USA i Izrael doprecyzowują w tych dniach zaostrzenie sankcji wobec Iranu, które nakładane będą sukcesywnie co tydzień, aż do ostatniej chwili przed zakończeniem kadencji Trumpa 20 stycznia. Precedensem w tym względzie będzie fakt, że Obama, którego Biden był numerem dwa, tuż przed opuszczeniem Białego Domu w grudniu 2016 przeforsował w ONZ rezolucję o delegalizacji izraelskiego osadnictwa. Antyirańskie sankcje uderzą głównie w sektory związane z rozbudową potencjałów rakietowych i ekspansją terrorystyczną w krajach arabskich. Tak, aby zmusić potem Bidena do zajęcia się tym w rozmowach z Iranem nad nowym formatem układu atomowego. Poprzednie, zawarte przez Obamę debilne porozumionko jądrowe z mułami, pomijało te aspekty i dlatego właśnie Trump anulował je dwa lata temu. Można też chyba śmiało założyć, że jeśli Izrael dojdzie do wniosku, iż konieczny jest atak na irańskie instalacje atomowe, to spręży się z tym jeszcze przed 20 stycznia.